ju tu się je echo, i teraz lecimy z tematem pogodowym z racji tego, że w sumie dawno mnie tutaj nie było, dawno nie było i Bawolego Echa, to w końcu trzeba zacząć i tutaj wziąć się za jakąś robotę, a nie tylko gadać głupoty o pogodzie. A więc zaczynamy bawole echo, i oczywiście pokrzyżowaliście moje plany, bo ja już miałem nagrywać o czym innym, ale oczywiście niezawodna planeta.pl wyprodukowała ten oto artykuł, do którego Znów muszę się odnieść, i to wszystko powoduje, że wiecie, tak, stoję w miejscu i muszę te rzeczy zrobić. No to w końcu robię. Zaczynamy, zaczynamy serdecznie. I co my tu mamy? Nowy rok i załamanie pogody. Już jest koniec świata. Pogoda na Sylwestra, i nowy rok, i styczeń. Przepraszam. Czyli mamy Sylwestra, i mamy styczeń. W sumie dobrze. Zima wróci, wir polarny. Ciekawe, czy to pisze ten typ, który ostatnio, na którego ostatnio rousta robiliśmy. Wiem jak płacić blikiem. Dziękuję. No tak, pan Kozicki. Już ciekawe, czy on będzie to oglądał. Panie Kozicki, zobaczymy, co coś pan tu naprodukował. Sylwester 2023. Prognoza pogody na nowy rok. Radio Z i TVN Meteo. Powróć zimy, mróz i śnieg w styczniu. No to sprawdźmy. Pogoda na Sylwestra 2023 i nowe prognozy meteo. Jak podają TFN Meteo i Radio Z, czeka nas załamanie pogody, a wir polarny przyniesie powrót zimy. Trzymajcie ciepłe kurtki w pogotowiu, mróz wraca. Jaka pogoda na Sylwestra? Do nocy sylwestrowej ma utrzymywać się w Polsce masa ciepłego powietrza. A astronomiczna zima nie będzie odczuwalna. Ostatnie dni roku przynoszą na, przyniosą nawet 12 stopni Celsjusza w południowej części Polski. Znajdujemy się w strefie ciepłego niżu, ale nie potrwa to długo. Są nowe prognozy pogody. Na początek 2024 roku zima wraca. No to dziwne, bo zima to chyba cały czas była. Temperatura w sylwestra. Na zachodzie Polski może wynieść nawet 8 stopni Celsjusza. Nowy rok przywitamy w pochmurnej i deszczowej aurze. Nad morzem w Sylwestra wiatr może wiać z prędkością do 85 km na godzinę. No nie bardzo bym powiedział: nie bardzo. Te porywy będą mniejsze 60 do 70 km. Taka pogoda może utrzymywać się nawet przez kilka pierwszych dni 2024 roku. Później czeka nas powrót zimy. Północny Wschód Polski może spodziewać się opadów śniegu. Owszem, opady śniegu mogą wystąpić. Jak pisze interia.pl, bazując na modelu pogodowym ECMWF EPS zaprezentowanym przez IMGW, pierwszy tydzień nowego roku w całej Polsce będzie cieplejszy niż zazwyczaj. Wiecie co to jest? To są te mapy, które Wam pokazywałem w tym jednym z materiałów wideo, który nazwałem prognozy długoterminowe. I teraz tak. Pierwszy tydzień 2024 roku może obfitować w opady, które wyniosą od 85 do nawet 229%, od 85 do nawet 229 normy wieloletniej. TFN Meteo zapowiada jednak, że po 6 stycznia czeka nas rozerwanie wiru polarnego. Do Polski dotrze mroźne powietrze z północy Europy. Czekają nas temperatury poniżej zera w dzień i w nocy. Już 10-11 stycznia czeka nas ostry powrót zimy i uderzenie zimna. Moi drodzy, przede wszystkim nie będzie to rozerwanie wiru polarnego, czyli tylko jego osłabienie. To jest raz. 2 czy 10-11 stycznia to będzie uderzenie zimna? Sprawdźmy. Sprawdźmy w wyliczeniach. Tak naprawdę wyliczenia modelu GFS sięgają do 7 bądź 8. No dobrze, ale oni mówią o SMWF-EPS. Sprawdźmy ECMWF EPS, zobaczmy, zobaczmy razem, będzie łatwiej. To jest ten model, na który się powoduje po, tutaj Interia i Planeta.pl, na który się oni powołują. I widzimy 9, 10, 11, 12 i tak żeby było sensownie, to nie będziemy brać Warszawy, tylko właśnie Suwałki. Zobaczmy jak wyglądają Suwałki. Model ECMWF EPS. Sami widzicie, Ensemble. To jest dokładnie to. No i mamy 10, 11, 12. I zobaczcie co się dzieje. Mamy biegi, które pokazują nam od minus 5, do nawet minus 18, minus 20 stopni Celsjusza. Ale cały czas to jest minimalne wyliczenie i maksymalne wyliczenie. Średnia temperatur, jaka prawdopodobnie będzie możliwa, to będzie od minus 7 do minus 11, minus 12 stopni Celsjusza. Przy czym minimalna jest pokazana jako minus 20. To już wystarczy, żeby niektóre media napisały, że będzie totalny potężny mróz. Owszem, chłodno będzie. W sumie zimowo, ale nie powinny być to aż tak niskie temperatury i aż tak duże uderzenie zimna być. Nie powinno. Więc wiecie, no co ja tu będę mówił? No ale dobra, lecimy dalej. Mamy jeden artykuł. Nie ma już w tym momencie zimokalipsy, ale tak, to jest ten człowiek od ciepłobójstwa i zimokalipsy. To jest dokładnie on. My przechodzimy płynnie do kolejnego tematu. Tym razem przechodzimy do tematu Radia Z. I mamy tutaj artykuł Niebezpieczne zjawisko pogodowe nadciąga nad Europę. Trąba szaleństwa idzie. W, w ostatnim w, w ostatnich roku w początek nawet to nie poprawili. W ostatnich roku Europę zachodnią nawiedzają silne sztormy z Natatlantyku. Cyklon Hank zbliża się do wysp brytyjskich, gdzie ma uderzyć w sobotę. Kolejnym niżem, który ma być, znaczy inaczej, kolejnym imieniem, którym ma być nazwany niż w przypadku określenia go jako sztorm, to będzie właśnie Hank, ale jeszcze nie jest nazwany. Oni już wiedzą. Gdzie ma uderzyć w sobotę? Meteorolodzy nazywają zjawisko o Bombocyklonowo. Nie mogę. Nie. Czy ktoś to błędy poprawiał w tym artykule? Nazywają to zjawisko o Bombocyklonowo, podkreślając, że polega ono na bardzo szybkim pogłębianiu się ośrodka niżowego. Przez Wyspy Brytyjskie w czwartek przeszła burza Gerrit. Nie burza Gerrit, Storm Gerrit. Oni nie nazywają tego jako burza, oni mówią na to Storm Gerrit, której towarzyszył bardzo silny wiatr, silny wiatr przekraczający 100 km na godzinę, a także ulewa. Nie jedna ulewa, wiele ulew i burze występowały. Ale zobaczcie, skoro już jesteśmy przy Met Office, na który oni się powołują, no mamy tutaj UK Storm Center, tu nie ma nigdzie burzy. To jest sztorm. To są sztormy. Oni to nazywają jako sztormy. No i mieliśmy Agnes, mieliśmy Babet, mieliśmy kieran mieliśmy Debbie, Elin, Fergus, Gerrit, który w tym momencie jest nad Polską. No i jest Henk. Tylko, że on jeszcze nie jest wpisany. Tak samo w sumie jak Gerrit. No ale Henk nie jest jeszcze określony na mapach. Nadal jest to kosta. Być może jutro się to zmieni. Oni artykuł chyba napisali wczoraj? Dziwne. No ale dobrze, no to lecimy z tym tematem. Meteorolodzy z Met Office wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla północno-zachodniej Anglii oraz dla większości obszarów Irlandii Północnej i Szkocji. W tej drugiej prawie 8 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. Zniszczenia w wyniku niesprzyjającej pogody będą jeszcze większe. No i to jest bardzo istotne: bomba cyklonowa nad Wyspami Brytyjskimi, zerwane dachy i zawalone ściany. W Anglii zaś m.in. w Manchesterze w wyniku przejścia małego Tornada, jak opisuje to BBC, zostały zerwane dachy i zawalone ściany blisko 100 domów, a wiele drzew powalonych. Mieszkaniec tu jednej z miejscowości niedaleko Manchesteru powiedział BBC Radio 5 Live, że tornado wyrwało trwało około 90 sekund i było dosłownie trąbą szaleństwa, hmm? co? Trąba szaleństwa? Matko Boska, to jest po prostu jakiś hardcore. Sprawdźmy, zobaczmy. Czy są jakieś informacje o trąbie szaleństwa? Pewnie to muszą być news, news, news. Trzeba, było, trzeba by było dobrze poszukać, a ja tu na razie trąby szaleństwa żadnej nie widzę. No ale anyway, lecimy dalej. Hmm. Jeszcze poważniejsze zagrożenie niesie ze sobą zbliżający się z nadatlantyku Storm Hank który przez meteorologów określony jest jako bomba cyklonowa. Termin ten jest używany, gdy ciśnienie w centrum niżu atmosferycznego spadnie o co najmniej 24 hektopaskale w ciągu doby. W tym wypadku spadek wyniesie aż 30 hektopaskali, w sobotę, kiedy niż zbliży się do Irlandii i Wielkiej Brytanii poziom ciśnienia w centrum układu wyniesie około 965 ha. Czyli on by w sobotę tyle, tyle wynosił. Mamy 972 hektopaskale w piątek, tu byśmy mieli 964, 962. No patrz, dziwne, bo ciśnienie zaczyna wzrastać. Sprawdźmy sobie w modelu ECMWF mamy 970 hektopaskali, no i w sobotę 966 967, to nie jest żadna bomba cyklonowa i w sumie wcześniej też nie było za bardzo widać, żeby tak aż mocny, drastyczny spadek tego ciśnienia był, na pewno nie o 30 hektopaskali. Hank sprowadzi na Wyspy Brytyjskie bardzo silny wiatr, który osiągnie prędkość 120 km na godzinę. Możliwe są wysokie fale sztormowe, osiągające nawet 7 m. Ulewy mają doprowadzić do kolejnych podtopień, a nawet lokalnych powodzi. Huraganowy wiatr ma zaś łamać drzewa, uszkadzać zabudowania, powodować następnie, następne przerwy w dostawach prądu oraz powodować problemy w transporcie i komunikacji. Jak widzicie, nie jest to bomba cyklonowa. W ogóle tytuł wyjęty z nie wiadomo skąd i w sumie generalnie bez nawet żadnych tutaj poprawek. No nie, no nie. Ja bym się pod tym nie podpisał, ale szacun za to, że się ktoś pod tym podpisał. No oczywiście mapa Polski też pokazująca w sumie ciśnienie podejrzewam na wysokości 500 hektopaskali podejrzewam, ale w sumie nie ma wspominki na ten temat żadnej. Czyli taki standardowy artykuł dla Radia Z. Jeszcze jedna rzecz na koniec w przypadku Bawolego Echa. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz. IMG już wie, Polacy, szykujcie się. O2 um, ciągle twierdzi, że IMGW już wie. Polacy muszą się szykować. No, i tu zawsze ten tytuł wpada wtedy, kiedy wiecie, IMGW przedstawił jakąś nową prognozę. Tu mi podesłali chłopacy z Discorda, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. I tu przede wszystkim zwracam uwagę właśnie na ten tytuł. Gdy ten tytuł wpiszemy w przeglądarkę IMGW już wie o 2, to widzimy. 17 grudnia, IMGW już wie, Polacy szykujcie się. 6 dni temu IMGW już wie, Polacy szykujcie się. 6 grudnia IMGW już wie, lepiej uważajcie. 4 <noise> grudnia IMGW już wszystko wie, najgorsze dopiero przed nami. Potem mamy 8 grudnia, MGW już wie, są dobre wieści. Potem mamy 19 października i MGW już wie, szykujcie się. Potem mamy 19 grudnia, IMGW już wie, brak słów. Potem mamy 14 grudnia, MGW już wszystko wie, sprawdź, co stanie się w Polsce. 31 października IMGW już wie, to nie są dobre wieści. 20 grudnia IMGW już wszystko wie, taka będzie środa, 20 grudnia. 6 listopada IMGW już wszystko wie, Polacy, bądźcie gotowi. 13 listopada powtórka tego tytułu. 3 listopada znów Polacy, szykujcie się. 7 września IMGW już wie, to stanie się w naszym kraju. 10 listopada IMGW już wszystko wie, sprawdź co wydarzy się w Polsce. To znów nas czeka. To wydarzy się w Polsce. To wydarzy się w środę. Totalny Armagedon. IMGW już wie, szykujcie się. Piosenkę może zrobimy, co i wyślemy im. Wiecie, IMGW już wszystko wie, Polacy szykujcie się. Totalny Armagedon, szykujcie się, bo IMGW już wie. To, to dobre. To znów wydarzy się w Polsce, to stanie się wtorek. We wtorek IMGW już wie, Polacy, szukajcie się, o to prognoza. No, 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 więc no, ciekawe, no o dwa to tylko i wyłącznie, ale faktycznie tak było już wcześniej, że wiecie, IMGW już wszystko wie i tak mi to migało co jakiś czas i ciągle myślałem, że to jest jakiś stary artykuł. A tu nawet z kwietnia. MGW już wszystko wie, lepiej się przygotujcie. <laughs> Nie mogę po prostu. Nie mogę, co za dzbany. No. <laughs> Tytuł chociażby zmienili. No serio. Ile to można? Ile to można? <laughs> Pozdrawiam.